Siemano, ja jestem Skaza i dzisiaj spędzimy jeden dzień jako słod. Tego jeszcze nie było. Chcę do końca roku wbić 40 tysięcy subów, więc fajnie jak zostawisz suba teraz. Jakbyś zostawił suba, fajnie by było. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, tworzę swój serwer, więc możecie na niego wbić. Szukamy ludzi, szukamy wszystkiego fajnego, więc wbijajcie na serwer, macie pierwszą linkę w opisie i przypięty komentarz. Wbijajcie na mój serwer Fivem, to będzie WLO, więc każdy z was może tam pograć. Prowadzisz własny serwer Fivem? Skończ z epoką kamienia łupanego i zacznij zarabiać razem z Indrop. Najpopularniejsze metody płatności, integracja z platformą Steam oraz automatyczna realizacja bez stałych opłat miesięcznych. Szanuj swój czas i przestań nadawać zakupy ręcznie. Wskocz na wyższy poziom. Wejdź na naszego Discorda i załóż swój sklep już teraz. No i jestem, widzowie, zostałem słotem. O, są, czekają już. Siemano, kur... Klemens Murański. Jacek Murański. Turnip Mostowiak. Ubierać się, wszyscy do szatni. Co to za rękawiczki? Dobra, teraz wydam wam wszystkim broń. Mam takie pytanie. Słucham. Podejdziemy do maka? Jak wiecie, na mieście panuje straszne niebezpieczeństwo i jesteśmy my po to, żeby to niebezpieczeństwo... Dokończcie? Neutralizować. Pojebał was... Złodziej, kurwa! Kradnie motor! Kurwa, stój! Gleba! Oddaję się! Gleba, już, gleba! Zabić go! Zabity! Spierdalamy, żeby nie było przypału! Rany, boś! No i właśnie pamiętam tego Tuż tu jest! Dobra, wchodzimy na jazd. Ręce! Wszyscy, co są w ręce! Gleba, kurwa, gleba! Wszyscy! Góra, góra! Góra, góra! Góra. No a to nie ma sensu podawać sobie ręki. Ale góra, góra, ale góra. Powiedziałeś, że mnie nie lubisz. Góra, wstań. Czekaj, bo Jacek mi piosenkę otworzy. Dawaj, Jacek, lecimy jeszcze raz. Ej, dobra, bo mam... Szukajmy go! Po to tu przyjechaliśmy! Potem dogramy. Stój, stój! Stój! Co się dzieje? Gleba, 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 gleba! Co jest? Trzymaj go, idę dalej poszukać. Uciek, no. Rwana, kurwa, głuchy jesteś. Ej, strzela ktoś! Ej, ktoś tu strzela! Na dach. Gdzie cukrzyk? Kurwa, zgubił się, pewnie poszedł pożarcie. Jest cukrzyk, kurwa, cukrzyk już na przerwę poszedł i pożarcie. To samica! Napierdalać w to! Po koła! Panie, po mnie! Chyba gleba. Gleba! Wysiadać bo jebnie, wysiadać bo jebnie! Osunąć się bo jebnie! Z nami, ju... Stój, kur... Stój! Podaj się, podaj. Wyjadł! Kujcie go. Klapę. Stoisz. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. RDM. Dobra, poskarż się na reporcie. Rządowy, masz 5-5, bana, masz bana. Czekam rządowym. Napad jest! Halo! Rozstawiamy się. Wszyscy się rozstawisz na miejsca. Aha. Wyszli! O, dobra. Dobra, kurwa, wszyscy wyjazd mechanika raz, kurwa, wszyscy. Wypierdalać mechanika raz. Wszyscy z mechanika raz! Mechanika, wszyscy raz, dwa, trzy. Wszyscy, już! Wyjazd mechanika. Wypierdalać mechanika raz, wszyscy, kurwa, z mechanika raz. Wszyscy wypad z mechanika. Wszyscy wyjdź z mechanika, już! Wszyscy wyjdź z mechanika! Dobra. Czysto. Dobra, chłopaki. Akcja udana. Przyjęliśmy mechanika. Mechanik na tę chwilę jest zamknięty. Tam jest chłop! Dobra, git. Grilla smażę. Grilla smażę. Spoko, zajebiście.
Janek się wkurzył lekko. Ale dobra, to ja idę po nich, żeby kiełbaski. No, no dawaj wszystkich na kiełbasę. Co to słot robi? Deala nam zrobili firmowego. Oni tu akcję, ten bombę rozbrajali. Tu jest napad na safe. Wysiadka, chłopaki! Halo! Chodź, ja wchodzę. Nie, nie wchodź. Wchodzę. Wchodzimy. Gleba, już! Ej, ucieka! Neutralizowany. Sorry. Przepraszam. Jak go kurwa kręci. Twarabunek, na bank jest. Ale dobra, mają normalnie. Normalnie, zagramy też normalnie. Ja się poddaję od razu, ja tu nawet nic nie robię. Wchodź do środka, spokojnie, wchodź do środka. Auto czteroosobowe. Git. Pasuje wam kurwa gina taka? Dobra. Elo? To nie miało sensu. Ktoś ucieka! Nie uciekaj, stój. Aha. Dobra. Dobra, nieważne. To on czy nie? To ten, dzień dobry! Gleba! Gleba, już! Gleba! Nie zabijam ludzi. Ucieka! Stój! Nie żyje, obezwładniony. Ale on jest śmiesznie rozjebany, ten chłop. Co on zapierdala tym pantem? Stój! Gleba. Strzelać! Uciekł nam panto. Dobry słod. Czymś pomóc? Tak, idziesz z nami, raz. O co chodzi? Kolega ma fetysz stóp, potrzebujemy twoich stóp. Czy coś konkretnego, ważnego? Tak, czy... idziesz z nami. Ale proszę... Nielegalna prostytucja! Proszę, nie jestem prostytutką. No to wszystko wyjaśnimy na miejscu. Co ty robisz? Jednak jest. Idziesz z nami. A o co chodzi? Idziesz z nami. Wsiadać. Tak, wsiadać. No a z tego? Mechanika. No kurwa, wypalaj, widzisz, że jedzie słod, śmie... Najchętniej bym się zamyślił na jakieś 10-15 minut, ale nie wiem, czy tak mogę. Nie. Cały czas tylko po prostu... Znaczy ja w czasie jazdy słabo słyszę ludzi. Do kogo ty gadasz? Musimy się pozbyć tych ogona. Ja się zamyślę na 10-15 minut i będę, dobra? Nie. To i zostanę nie. Jakby, co? Tylko po prostu. Śpij, kurwa jebana. Śpij, kurwa. Dobra, ale ona... Dlaczego zostałam zabrana z miejsca swojej pracy? Eustachy, przedstawisz jej zarzuty? Opisuje pani nielegalnie transakcje CWO i inne takie. Musimy to sprawdzić, dlatego wzięliśmy pani panią i teraz musi nam pani wszystko przedstawić od A do Z. Papier. Nie jest to prawdą. Pani sobie może powiedzieć, nie było to prawdą. Jakbym człowieka powiedziałbym, nie człowieka i co, jestem wolny? Jestem oczyszczony z zarzutu? Na początku może sekretarka Doju zajmuje się tylko i wyłącznie przekazywaniem informacji sędzi głównego. Nic nie rozumiem, ale buja. 19 października zostało przez pani imieniem, nazwiskiem podpisany czek na 6 milionów dolarów. Pierwszy, nie znam takiej osoby, po drugie... Kto to? A stoisz? Nie figurowałem na moim koncie bankowym. Czy tak mają leżeć? To nie jest waszych? Nie. Pierwsze, nie podpisywałam żadnego czeku. Na moim koncie bankowym nigdy nie znajdowały się takie pieniądze. A to, że pani była współudziałowcem i podpisywała papiery księgowe, oznacza, że pani brała udział w przestępstwie. Co robiłam 19 października? Spróbuję sobie przypomnieć. Dokładnie się zgadza, Natasza Van Dyne. Najprawdopodobniej ktoś musiał się poza mnie podać. A dlaczego jesteśmy w miejscu, gdzie chodzą nadzy mężczyźni? No bo pani jest kobietą. Wierzycie jej, chłopaki, czy nie? No nie, trochę. Mów prawdę. Mów prawdę. Ale ja mówię prawdę. Bardziej prawdę mów. Twarda ta guma. No twarda, bo to dildo. Chcesz przetestować? Nie, mam takie. Używasz? A jaki rozmiar? Nie podam takich informacji. Koniec kapeta. Dnia 21 listopada 2022, godzina 21:17, podchodząca pod 18, wykonuje wyrok śmierci na pani Nataszy, która nielegalnie fałszowała dokumenty i oszustwa podatkowe.
Ciężko mi się na to patrzy, bo ja byłem tuż bardzo związany z tą kobietą. W jaki sposób? Wy się znacie? Celujcie do niej, tak? Wy się znacie? Nie, nie. Wychodzi na tą, kurwa, nie, nie. Też podrabiali. Nie, nie, ja nic nie robiłem takiego. Chłopaki. Cel, pal.